XVI wieku Mikołaj Kopernik, który mieszkał w Olsztynie, właśnie tu, w tym zamku, pracował nad teorią heliocentryczną, czyli Ziemia krąży wokół Słońca. Minęło 500 lat i teraz wszystko krąży wokół teatru na zamku. Teatrzyk Zielona Gęś ma zaszczyt przedstawić Teatr Jaracza na zamkach. Nasz zamek to miejsce pełne magii, uroku, piękna. Jest wręcz idealną scenerią dla przedstawień teatralnych. To wspaniałe, że różne instytucje kultury łączy jedno – miłość do kultury. Sztuka teatru ma to do siebie, że zwłaszcza w takich oryginalnych przestrzeniach jak dziedzińce zamkowe jest w stanie zawładnąć widzem, bowiem mamy do czynienia nie tylko ze sztuką teatru, ale też z fantastycznym kontekstem architektury gotyckich zamków, a również patrząc do góry mamy błękitne niebo z chmurami i z przylatującymi ptaszkami. I to wszystko stwarza metafizykę i magię, że widzowie tak licznie chcą mieć kontakt z teatrem w zabytkach Warmii i Mazur. Istotny jest tekst, który warto przed samym spektaklem powtórzyć. Marcin Kiszluk, wybitny aktor olsztyńskiego teatru, wielokrotnie powtarzał mi tekst, 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 nieważne, intencje się liczy. Nie pamiętam takiej sytuacji absolutnie, żebym coś takiego mówił, ale kolega przed spektaklem lubi wymyślać różne rzeczy, ale to już tak jest. To tak to się montuje. Tu brakuje jeszcze Marcina Kiszluka, jakby Państwo chcieli wiedzieć. Dymem, natrętnym dymie i niciach nic nie zmienia. Albo Mirek, albo Darek zakładają mi piecyk. To chwilę, bo nie ma za dużo czasu, a teraz szczególnie, bo jak graliśmy w teatrze, to była przerwa przed tą sceną, a teraz przerwy nie ma. W związku z tym jest szybka akcja. Gramy po kilka ról. Ja jestem Zieloną Gęsią, więc mam tę przyjemność zapowiadania tych wszystkich scenek, ale też gram inne postaci, więc jest to bardzo przyjemne. Myślę, że spektakl spodoba się, bo jest dynamiczny, kolorowy, rozśpiewany, roztańczony, więc zapraszamy serdecznie. Na pewno będzie ciekawie. Bardzo ciekawa jestem, jak wyjdzie ta sztuka w plenerze, bo widziałam ją w teatrze, więc bardzo jestem zaintrygowana. Jest klimat, prawda? A ponieważ gotyckich zamków ci u nas dostatek na Warmii i Mazurach, to widzimy się na kolejnych spektaklach w Ostródzie albo Lidbarku Warmińskim. Do zobaczenia.